Zapraszam do fragmentu kolejnego już Cuda się zdarzają. Jest to autobiografia Mary Kay Ash, założycielki firmy Mary Kay. Czytamy sobie już chyba dzisiaj 15 raz, czyli 15 fragment. Czytamy sobie po kolei, dlatego że uważam, że niczym tak pięknie się nie inspirujemy my nawzajem, ludzie, jak swoimi historiami, jak swoimi i sukcesami, i trudnościami nawzajem. Więc dopóki o nich nie rozmawiamy, to też nie ma pomiędzy nami tej inspiracji. A gdy zaczynamy o nich rozmawiać, to zaczynamy właśnie się inspirować nawzajem. Tutaj można się inspirować historią właśnie samej Mary Kay Ash, która założyła firmę swoich marzeń już będąc kobietą na emeryturze w 1963 roku, więc można sobie wyobrazić, jakie były czasy dla kobiet. Kobietom było zdecydowanie trudniej się realizować zawodowo, a co dopiero otwierać biznesy i firmy dla innych kobiet. Można sobie tylko wyobrazić właśnie trudność tego przedsięwzięcia. A jednak ona to zrobiła, a jednak poszła za głosem serca. Zawsze mówi, że to Pan Bóg włożył jej to marzenie do serca i dlatego też przez cały czas ją prowadził w tych sukcesach, trudnościach i w tych wszystkich okolicznościach. Więc myślę, że warto jest się tak posilić właśnie tą historią. Akurat fragment, który na dzisiaj wypada, jest z rozdziału o tym, jak dobrze organizować, ona też tutaj udziela wskazówek, ale poprzez pryzmat swoich doświadczeń, jak się też organizowała, ponieważ była samotnie wychowującą mamą, nie, jak to się mówi, mamą samotnie wychowującą dzieci, dlatego że jej mąż poszedł na wojnę i wrócił z wojny, ale nie do niej. Po powrocie z wojny stwierdził, że chce rozwodu i ją zostawił z dziećmi, z dwójką synów i córką. Więc musiała radzić sobie sama przez całe życie. Dlatego też tutaj dzieli się swoimi takimi wskazówkami, jak sobie z tym wszystkim właśnie radziła. Lepiej, gorzej, czasami tutaj śmieje się ze swoich błędów. I myślę, że jest to po prostu bardzo ciekawe dla nas kobiet też absolutnie współczesnych. Więc czytam. I witam serdecznie panią Basię, już Agnieszkę. Kto jeszcze dołączy tutaj do tego nagrania? Codziennie od poniedziałku do piątku włączam się właśnie o 19:30 z kolejnym fragmentem, żeby przybliżyć tę sylwetkę właśnie nam wszystkim. Nawet jeżeli nie jesteś przekonana, że potrzebujesz gosposi, ciągle jest ważne, byś zarządzała swoim domem tak, jak zarządzasz swoją karierą. Pozwól, że dam Ci radę, która, jak sądzę, ułatwi każdej kobiecie prowadzenie domu. Mówię mojej gosposi, by zamiast próbować posprzątać naraz cały dom, dokładnie sprzątała za każdym razem jeden pokój. A to tak, to jest świetna metoda. Mam na myśli naprawdę porządne wyczyszczenie każdego fragmentu tego pokoju. Od usunięcia pajęczyn z kątu sufitu, przez odkurzanie, polerowanie mebli i tak dalej. Jeżeli za każdym razem, słuchajcie, to jutro jest sobota, jeżeli za każdym razem jeden pokój otrzyma takie specjalne traktowanie, do końca tygodnia cały dom będzie świecił czystością. Postępuję w ten sam sposób, kiedy sprzątam w szufladach. Uwielbiam mieć w nich ład i porządek, a więc mam zwyczaj szybkiego układania w jednej z nich każdego ranka. Robienie tego w codziennym rytmie pomoże utrzymać szuflady w Twoim domu w doskonałym porządku. Przypomniał mi się tutaj taki kawał, anegdota, chociaż wcale z życia wzięta absolutnie, że mężczyzna, gdy rano myje zęby, nie, kobieta, gdy rano myje zęby, to tak, w międzyczasie przetrze kran, wyczyści zlew, wyciągnie tam coś ze spływu, przetrze lustro, nie, poukłada rzeczy obok, a mężczyzna, jak codziennie, jak rano myje zęby, to myje spokojnie i rozgląda się i mówi, jak tu zawsze pięknie czysto. No nie, nie jest tak, dziewczyny. I co dalej? Czytamy dalej. Pani Grażynko, dobry wieczór. Dołączajcie, dziewczyny. Jest mi bardzo miło, że jesteście. Czekajcie, bo się zagubiłam.
Dobrze. Organizacja zakupów spożywczych może także oszczędzić mnóstwo czasu. Większość kobiet ma tendencję do zbyt częstych zakupów. Niektóre nawet wstępują do sklepu spożywczego każdego popołudnia podczas powrotu z pracy. Tak, też się temu nie mogę nadziwić. Tymczasem zakupy raz w tygodniu mogą oszczędzić czas i pieniądze. Po pierwsze, oszczędzasz benzynę, którą spalasz w drodze do supermarketu. Po drugie, nie ma szans, byś weszła do sklepu tylko po bochenek chleba. Zapatrzyłam się, bo zobaczyłam panią Bożenkę Wąsik. Dobry wieczór. Zawsze mówiłam, że najmądrzejszy handlowiec, jaki kiedykolwiek żył na ziemi, to był facet, który wynalazł wózek na zakupy. Jak często weszłaś do sklepu po jedną rzecz, a wyszłaś z pełnym wózkiem? Czas spędzony na zakupach będzie znacznie bardziej efektywny, jeżeli będziesz zawsze robić zakupy z listą w dłoni. Kiedy kończy mi się jakiś produkt, dopisuję go do listy na tablicy w kuchni. Zanim pojadę do sklepu, przepisuję listę na kartkę i trzymam się jej. Wycinanie z gazetek zniżkowych kuponów stało się w naszym kraju sposobem życia i muszę przyznać, że także mam często ochotę pozbierać te kupony, by kasjerka zwróciła mi kilka dolarów. Ale wycinanie kuponów jest czasochłonne. Rozwiązałam ten problem, kupując małe nożyczki i trzymając je wraz z niewielką liczbą kuponów ułożonych w porządku alfabetycznym. Kiedy znajdę kupon zniżkowy na produkt, którego używam, dodaję go do wcześniej uporządkowanych i zbieram na następne zakupy. Cały proces przebiega płynnie, a ja cieszę się, że zaoszczędziłam 2-3 dolary. Dodam tylko, że ona była bardzo, bardzo skuteczna. Nawet była proszona o szkolenia właśnie z efektywności. Dzisiaj bardzo modne i bardzo potrzebne oczywiście, ale też bardzo dobrze, niedobrze płatne. No, takie szkolenia też właśnie są za pieniądze. Nawet kobiety, które zatrudniają gosposie, często same spędzają sporo czasu na gotowaniu. Oczywiście możesz po prostu lubić gotowanie, podobnie jak ja, i traktować je jako rodzaj relaksu albo jako czas, kiedy cała rodzina robi coś wspólnie. Ja na przykład bardzo lubię przygotowywać dobre śniadania, a jednym z moich ulubionych dań są świeżo pieczone babeczki. Naturalnie zdaję sobie sprawę, że mogłabym kupić gotowe i podgrzać je w mikrofalówce, ale lubię robić je samodzielnie. Odmierzanie mąki, mieszanie jej z masłem każdego ranka jest bardzo czasochłonne. Przekonałam się więc, że mogę zaoszczędzić sporo czasu, trzymając na półce w lodówce dużą porcję ciasta na babeczki. O, wow! Każdego ranka brałam po prostu jedną łyżkę stołową na każdą babeczkę i dodawałam trochę mleka, formowałam je i wkładałam do piekarnika. No, zanim były gotowe, zdążyłam usmażyć bekon i jajka. Ta sama mieszanka nadawała się na naleśniki. Trzeba było tylko dodać nieco więcej mleka i trochę cukru. Sposób, w jaki przygotowuję babeczki, nie jest niczym specjalnym. Pokazuje jedynie, że możesz oszczędzać czas bez pozbawiania rodziny przyjemności. To wymaga tylko nieco wcześniejszego planowania. Obecnie wszyscy musimy być kreatywni, planując posiłki. Kiedy każdy z członków rodziny spędza dzień w zupełnie innym miejscu, zapewnienie im zdrowych, pożywnych i nietłustych posiłków jest prawdziwym wyzwaniem. Coraz więcej Amerykanów jada w restauracjach, traktując to jako naturalną część dnia. Jedzenie poza domem, oprócz tego, że oszczędza nam przygotowywania potraw i sprzątania, po fakcie może być wspaniałym sposobem na zebranie aktywnej i wiecznie zajętej rodziny przy jednym stole. Ale mimo wszystko myślę, że powinniśmy zwracać większą uwagę na to, że taki sposób życia może niebezpiecznie zwiększyć nasze spożycie tłuszczu, soli i cukru. Jednym z moich ulubionych przykładów organizacji w kuchni pochodzi od jednej z naszych najlepszych konsultantek mieszkającej na wyspie Guam. Kiedy następnym razem będziesz narzekać na konieczność gotowania obiadu, pomyśl o tej pani. Miała ona 5 dzieci i męża, który lubił, by cała rodzina postępowała ze zgodnym z starym wyspiarskim zwyczajem i codziennie w południe zasiadała do gorącego posiłku. Przygotowując takie obiady, nasza konsultantka prowadziła ponadto 2 spotkania kosmetyczne dziennie, zdobywając tytuł królowej sprzedaży w swoim regionie.
Kiedy ją spotkałam, zapytałam, jak na Boga sobie z tym wszystkim radzisz? Odpowiedziała mi o swojej metodzie. Nie prowadziła spotkań w soboty, ponieważ przeznaczała ten dzień na dowodzenie swoją rodziną, która gotowała, a później zamrażała jedzenie na cały dzień. Każdego ranka dzieci pomagały jej nakryć do stołu i przygotować śniadanie. Kiedy naczynia po śniadaniu zostały uprzątnięte i umyte, dzieci przygotowywały stół na lunch i wychodziły do szkoły. Przed wyjściem na spotkanie o 9:00 nasza konsultantka wkładała zamrożone potrawy do piekarnika i ustawiała automatyczny program. Około 11:30 wracała do domu, jedzenie było wówczas prawie gotowe, a w południe jej mąż i dzieci siedzieli już przy stole. Do 1:30 cały cykl się powtarzał, a ona wychodziła na popołudniową prezentację. O 4:00 znów była w domu, aby przywitać dzieci wracające ze szkoły i z przyjemnością zjeść lekką kolację. Oto co znaczy organizacja. Wierzę, że każda kobieta może potraktować ten przykład jako lekcję i oszczędzić mnóstwo czasu podczas domowych czynności. Kluczem jest dobre planowanie i przydzielanie obowiązków innym członkom rodziny. O, to jest ważne. Opowiedziałam Wam już, jak moje dzieci pomagały mi w wypełnianiu zamówień, ale miały też inne regularne domowe obowiązki. Naprawdę wierzę, że dzieci powinny mieć obowiązki w rodzinie, niezależnie od okoliczności. Moje dzieci musiały dbać o własny pokój, a także wykonywać różne inne zadania, jak uprawa ogródka, grabienie liści, zmywanie naczyń i wynoszenie śmieci. Jeżeli masz dzieci, zdajesz sobie sprawę, że największą przeszkodą w tego rodzaju planowaniu są codzienne sprzeczki. Oto czyja dziś kolej, by zrobić to czy tamto i w jaki sposób ocenić, czy pokój jest sprzątnięty wystarczająco dobrze. Rozwiązałam ten problem poprzez, słyszycie dziewczyny, jest rozwiązanie. Rozwiązałam ten problem poprzez wprowadzenie standardowego systemu ocen. Nie wiedziałam wówczas, że posługuję się typową techniką stosowaną w relacjach pracownik-pracodawca. Wydawało mi się to po prostu rozsądne. Tak czy inaczej działało. Wyznaczając zadanie, precyzyjnie określałam, co oznacza dla mnie wykonanie doskonałe. Zadania były przydzielane na cały tydzień i podczas tego tygodnia codziennie zapisywałam postępy w pracy na dużej kuchennej tablicy. Codziennie oceniałam każdą pracę i dawałam dzieciom punkty w postaci małych gwiazdek. Złota gwiazdka oznaczała wykonanie zadania w sposób doskonały i bez przypominania. Srebrna, dobre wykonanie zadania, ale po kilkukrotnym upomnieniu, a czerwona, że praca została wykonana gorzej. Na koniec tygodnia sumowałam gwiazdki i na tej podstawie obliczałam kwotę kieszonkowego dla każdego z dzieci. System działał sprawnie, a także uczył dzieci, że z rezultatów pracy wynikają określone konsekwencje. Zawsze pamiętam jedno z praw Parkinsona dotyczące organizacji pracy. To jest prawo Parkinsona. Prawo Parkinsona mówi: praca mnoży się, by zabrać cały przeznaczony na nią czas. Czy tak nie jest? Praca mnoży się, by zabrać cały przeznaczony na nią czas. Jakież to prawdziwe. Czy pamiętasz pewien sobotni ranek, kiedy niespodziewanie zadzwonił telefon, a tam głos Twego przyjaciela lub krewnego spoza miasta informował: Cześć, jesteśmy na przedmieściach. Wpadniemy do Ciebie za pół godzinki. Pamiętasz, jak udało Ci się doprowadzić dom do stanu nieskazitelnej czystości zaledwie w 30 minut? Albo jak musiałaś spakować się w 3 godziny, ponieważ w ostatniej chwili dowiedziałaś się, że musisz wyjechać, kiedy normalnie pakowanie zajmuje Ci 2 dni? Są to właśnie przykłady prawa Parkinsona z życia wzięte. Czyli kluczem jest dawanie sobie mało czasu na te rzeczy, nie? Wtedy zrobimy to szybciej. Staram się obrócić to prawo na swoją korzyść, wyznaczając sobie limity czasowe na każde małe zadanie. Kiedy jeszcze sama się tym zajmowałam, dawałam sobie 3 minuty na wyprasowanie koszuli.
Jeżeli ścieliłam łóżka, 2 minuty na łóżko. Albo sprawdzałam, czy uda mi się posprzątać kuchnię w 10 minut. Zrobiłam z tego grę, prześcignąć zegar. Genialna była, prawda? To było dobre przyzwyczajenie, ponieważ przypominało mi, że niezależnie co robiłam, mój czas był cenny. Czas jest zbyt cenny, by go marnować. Czas jest zbyt cenny, by go marnować. Mam nadzieję, że nie zmarnowałyśmy tych 20 minut tutaj czytając te wszystkie rzeczy. Myślę, że jest tutaj tyle wskazówek dla każdej z nas, bo przecież każda z nas zajmuje się jakimiś tam pracami, czy domowymi, czy łączy pracę zawodową z domem, z prowadzeniem domu, jeszcze z dziećmi, w każdym wieku swoje prawa mają i tak dalej. Więc myślę, że gdyby tak to, co tutaj dzisiaj wybrzmiało, wypisać w punktach, to wychodzi nam niesamowita strategia na skuteczność i efektywność. A co dzięki temu zyskujemy? Czas. 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 Którego w dzisiejszych czasach wszystkim jakoś ciągle brak? A może po prostu chodzi o lepsze planowanie? Każdy z nas niech sobie odpowie, jak to jest u niego. Każda z nas niech sobie odpowie, jak to jest u mnie. Kochane, to była autobiografia Mary Kay Ash, mistrzyni skuteczności, efektywności. Jakbyśmy chociaż jedną z tych porad wdrożyły w swoją codzienność, to myślę, że już będzie gigantyczny postęp. A co dopiero, gdy wszystkie. Zapraszam na kolejne czytanie już w poniedziałek o 19:30. Nie ma tej książki w księgarniach, więc jeśli któraś z Was poczuła się zainspirowana i chciałabyś ją przeczytać całą sama, tak po prostu w swoim tempie, w swoim trybie, proszę napisz do mnie. A jeśli chciałabyś dowiedzieć się czegoś więcej o firmie Mary Kay, jest to firma dla kobiet, jest to firma karier dla kobiet, tak, gdzie głównym produktem są kosmetyki, najlepsze na świecie, właśnie już drugi rok z rzędu mamy tytuł firmy numer jeden w sprzedaży bezpośredniej produktów pielęgnacyjnych, kosmetyków pielęgnacyjnych, jak i kosmetyków do makijażu, więc jakość mówi sama za siebie. A jeśli będziesz chciała spróbować, przetestować, posłyszysz o nich może po raz pierwszy, to zapraszam Cię do kontaktu. A może jeśli będziesz chciała podjąć współpracę z marką, to też zapraszam Cię do kontaktu. Cudownego wieczoru, dziewczyny. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam, dołączyła pani Ela. Transmisja będzie zapisana, więc można będzie odsłuchać za chwileczkę ponownie na moim fanpage'u. Wcześniej wstawaj więcej, czytaj. Cuda niepojęte. Serdeczności, dziewczyny. Dziękuję, że jesteście. I dziękuję za serduszkę.